wszystko ma to poustawiane, że u niego na słabszym kompie chodzi to płynniej niż u mnie, kurwa. A to da się w ogóle OMSI ustawić płynnie? No. Serio? On jeszcze, ale on ma dosyć dobrą kartę graficzną, chyba. On ma 660. Nie, on jakąś wygrał chyba, czy dostał, czy coś, jakiegoś kombajna. Bo coś kiedyś mówił, że nie chcę teraz błąd wprowadzać, ale że reszta kompa klęka u niego, ale że gdyby nie to, to by w ogóle już nie pograł. Coś tam chyba wiesz, ja nie jestem pewny, ale nie chcę skłamać teraz. A, no to wtedy nie ma tematu. On ma tam bo u mnie właśnie, u mnie kurwa klęka cały czas karta graficzna, nie? Mam tą 660, długi główka. Ja teraz sobie kupuję tą 1050 Ti. Kurwa, ja chyba też będę na to polował, tylko pierw muszę zarobić. Bo kurczę, bo to już moja, to jest babcia, nic lepszego mi się w ten komputer nie opłaca. Teczor, a powiedz mi, co to znaczy Ti? Wiesz co, będzie mocniejsza wersja, co to znaczy, to ja nie wiem, co to znaczy. Będzie zwykła, 2-gigowa i Ti 4-gigowa i mocniejsza chyba. Aha! Węgorza chyciłem. No, bo... Wszystko, mam za słaby zasilacz, żeby co innego tu wkładać. Aha. A nie chcesz się zasilacza wymieniać, bo myślałem o 1060 nawet, ale... Zasilaczem z tym wszystkim, a ta mają być bardzo energooszczędna, ta 1050. No ja tu ostatnio też chciałem się przymierzyć pod zakup karty graficznej, ale od mojej Ani usłyszałem, poczekaj, bo może nową czterokółkę kupimy. Kurwa, ja mówię, o co jej chodzi? Młoda się wózek zachciało kupować. O. O. No. To będzie quitty quitty! I Deczor wtedy nie będzie miał wyjścia i będzie musiał przyjechać do Polski. I będzie ten, Maniek, będziesz ten, będziesz na no, tym spiku? Nie mogę, muszę... Popatrz! Dziurę musi wiercić. Ulala! Widzisz? Ale rypa! Widzisz? Jak, ale ty jak mi wywiercisz, Jak Deczor wywierci dziurkę, to nie ma chuja we wsi, nie? No nie ma. Wszystko przechodzi, a tak to by ci wszystko tknęło. Zobacz, przecież ja bym tego nie wyjął na JT. Jezu. W ekranizacji mi się nie mieści. Ale Rybson. Będziesz świdry inwestował. Te świdry to są dwa rodzaje tak generalnie i one się tylko wiesz czym różnią? Szybkością wiercenia. Ale to chciałem robić na dziurki. Michał, a tak wraca... łapie? To mówisz? Jeszcze raz. Gatunki jakie zobacz różne. No widzę węgorza, właśnie. Flądrę. Małe, ale... Też już flądry miałem. Michał? Co? A ty powiedz, ten wyjazd to mieliście taki klasowy, czy każdy na własną rękę tam miał wyjechać? Nie, to jest szkoła, to są praktyki. No i dobra, praktyki i wyście dobra. Wszyscy byli na tym lotnisku, was cofnęli? Mhm, tak. Aha, to jest... Wycofali. Ten trzeba czekać, zobaczymy na dniach ma się okazać. Ja jestem ciekaw, co dzisiaj Węgry uchwaliły, nie? A co mieli uchwalać? No czy tam ciapatych przepuszczą przez swoje państwo, nie? No wątpię. Oni ostro poszli w tym temacie. Oni jako pierwsi przez bronią poszli kurwa na granicę, nie? Co to jest za łapka Mariusz Z? No nie. Gdzie jest łapka? No taka łapka, co wyciągasz coś z wody. Tak wodę, tak przerzucasz coś, co to lód, a, bo co przymardza to lód i musisz takim zitkiem ten... Znaczy, no wodę ścina, nie? I musisz, żeby rybę... Aha, bo to jak nie będziesz dłużej robił, to całkowicie ci zamarznie od nowa, nie? Wow, jaka rybcia. Zobacz tu, kurwa, no ja pierdolę, no. Ładny. Dla mnie to najlepsza gra wędkarska. No powiem... No, profilki, ta. Ten Ice Lakers jest zajebisty, nie? Tylko, że kurde, no trochę sceny mogliby zejść, wiesz? To więcej by ludzi podejrzewam kupiło, nie? Chociaż... Ile on kosztuje? Teraz? Nie wiem, teraz... 15 euro my za niego dawaliśmy, nie? No ten... Nie wiem. Nie. No co tam, co? Jak tam Bandzior w konkursie, Mariusz? No właśnie, miałem się pytać. Kochanie, no ja. Dużo łapek. Jak tam już ten Bandzior w tym konkursie?
25 łapek ma. No widzisz. Też go połapkał. Też go połapkał. Też go połapkał. Dobrze. Daj mu kusio. Co to za bandzior? No pies. Pies. Może tam? Węgorz. On miał być mega duży, bo ja pojechałem w delegację, moja pani przyniosła psa do domu. Miał być duży i na zdjęcia mi wysłała. Ja mówię, no to będzie bandzior, nie? Bo tak łapy, jak zobaczyłem na zdjęciu, mówię, ja pierdolę, jaka to wielka krowa będzie, nie? No, no, no. No, a to się taki, wiesz, przytulaniec okazał, nie? To dobrze. To bandziorek. Chodź. Pozdrowienia masz, bandziorek. I jak nie wygrasz konkursu, to kurwa przez okno lecisz. Podejrzewam, że ty szybciej byś poleciał, żeby go jeszcze złapać na dole. No, dokładnie. Że on, kurwa, mały kutas z nami śpi, nie? Pies rodzinny. No. Weź, ja to mam shih tzu. Tybetański pies obronny za nogę i w nogi, nie? A to ja nie wiem, co to jest za rasa. Shih tzu? Terrier z jamnikiem ponoć. O mat. Wybuchowa. Kurwa ty, ale też nie wiem, co to jest to shih tzu. Jak? Shih tzu to jest... Tybetańska rasa, taki mały pies. Tak. Może być czarno-biały albo jakiś brązowo-biały, takie rzeczy. Mnie się podobają te psy takie, kurwa, jak maskotki malutkie. No to może być jeden taki z takich. To jest mu ten... czy mo, czy jakoś tak. Taki malutki. A, mops. To to już jest... Mops to tak brzydki, znaczy brzydki. Wiesz. To albo... ten, co Man in Black był? Faceci czerni? Pieseł taki. No. Pudel. Owczarek kaukaski. O. Widział ktoś tego psa? Taki wielki byk. Tak. O masz. Kumpel sobie miał. Uuu, teraz coś walą większego. Mariusz, proszę cię. Gruta. Kuźwa, u mnie nawet gradem już bije. Masakra. No, nie taka duża. Mam nadzieję, że za chwilę nie będę musiał się pośpiesznie zbierać z domu. Czemu? Nie, będzie się coś działo. Michał strażak, wiesz, te sprawy. A był glut 2? Ten taki dziadek, co się osmarkał. A psik, dobra. A psik, dobra, że... No. O, Jodek. Kurwa, nie pamiętam swoich ty. No i właśnie, nie dopytałem się tego Jodka całego. Czy to jest ten, co na YouTubach się udziela u nas, czy... O! Tak, to ja. A to ty, tak? Aha. Spoko. Aha. A co, pierdol chcesz? A chcesz pierdol? Panie. Uwaga, będzie słychać? Nie co? Było. Nie myśmy było. Z Jotkiem się chyba u Bonza spotkali. Wiesz, jak dobrze pamiętam. Który Mariusz, co chciałeś? Zero. No ty. Pana dostanę. Ile ma? 8. Jeszcze jeden ten. Jeszcze jeden, mam 2 na 3. Dostałem te linki. A nie to bana dostanę. Muszę zobaczyć, czy da się coś takiego, że ludzie, którzy dali followa, no, mogą wstawiać linki, nie? Nie. W bocie byś musiał to no zrobić. No właśnie, chcę to w bocie zrobić, nie? No. Przypisujesz tego bota, co ja miałem tego na kompie, nie? No. Co mam, to ja tam mogę każdemu z was na przykład przypisać punkty, które upoważniają was do różnych rzeczy, nie? Mhm. A co to są te piwka? A no, widzisz. Widzisz. To jest taka moja tajemnica słodka. Mhm. Dajesz followa? No. To masz piwo.
Uuu. Powiało grozą. No bo browar wyskakuje taki jak dasz falą, a... Czekaj, ja to sprawdzę. Quitty, quitty! No, tylko że ja na tym drugim kocie coś bolam. Dobra. Michałowi się zachciało testować, czy po trzech razach, jak wkleję jakiegoś linka, to bana dostanę. I chuj dostał. Ale Maniek, jak duża weźmie, to jest ekstra, nie? Kij do wody. No, no. Kurw. Tak powinna być taka scena, jak go wciąga w tą dziurę. Kurw. Ale szczerze. Ha, you are banned. Dobra. Jak wędkarz wchodzi do dziurki? Tak, wpada wtedy w przerębę. Oni guli. Dobra, ETS a multiplayer jest odpalę, bo mi to gówno nie działa po prostu z tego FOT, to po prostu więcej po prostu przygotowywania, jak jeżdżenia. Już się zdenerwerowałem, nie? To powinniśmy mieć własną firmę. Za dużo pieprzeni. A ja zwykle jak to będzie się rozliczać co miesiąc. Ale nie, tak właśnie takich tych. Każdy prywatnym zestawem. Robi co chce. No. Działeś Mariusz, ale słyszysz? Mariusz, słyszysz? No. No i co? No to jest to, co ja mówiłem, że no właśnie, no. Zestawem, nie? Dlatego no. Ci mówię, to by było takie coś, wiesz... Najlepsza zabawa, nie? Na zasadzie kierowca do wynajęcia, nie? Tak, dokładnie. Masz swoją ciężarówkę i jeździsz. To jest no, na takiej no. Zasadzie, że ala wirtualna firma spedycyjna daje niby zlecenie, no tak. Nie? Tak. Każdy no robi, każdy swoją trasę wrzuca. Masz swoje auto i przyjmujesz zlecenie i cześć. No i dokładnie. Tak jakby na podwynajem. Ja już z Rafałem rozmawiałem... Boże, z Przemkiem. Z Przemkiem rozmawiałem, mówię, że spoko, tylko żeby co chcemy mieć w tabelkach, nie? No. Czy chcę... I fajnie. Tą tabelkę, kurwa i... Ja to bym w ogóle nawet bez kasy zrobił, tylko zliczanie kilometrów, nie? No. Mi się też tak wydaje, bo na chuj ci te niby pieniądze, kurwa. Co ty sobie z tego za to kupisz? No, no. Nic. Są wirtualne pieniądze, a jest tylko... Jest tylko masa pierdolenia przy tym, nie? No, a tylko no, napisać skąd dokąd... Nie, co ty, tabela wszystko dodaje, sama liczy. Aha, ale ty to tankujesz, wyskakuje ci... Bez sensu, nie? Tankujesz, wyskakuje ci ile zapłaci... Ile zapłaci za tankowanie, wpisujesz i ono ci samo wszystko zlicza, wiesz? No. Ale ja z nim porozmawiam, żeby zrobił, załóżmy, tylko co ciągniesz, czy HT... Boże, czyli ten, heavy transport? Czyli nadgabaryt, firankę i chłodnie? Do, nie, i ten raczej zwykły. Aha. Czyli w zwykłych będzie firanka, chłodnia a i chemię, nie? ADR-a. I tylko to sobie zaznaczysz i załóżmy wykres, kto częściej co ciągnął, ale kto więcej kilometrów zrobił i tak dalej, nie? Dobra, Maniusz jest dwu na tak 5 minut. Spoko. Fajne, fajne, żeby też było do wyboru, jest to Maniek, bo... Niech tu czy też w ATS-ach chcą jeździć, żeby był do wyboru czy ATS w milach i żeby to później przeliczał na przykład, konwenterował, żeby można było porównanie. Ej, dobra, ze dwóch reset kompa muszę zrobić. Ja idę się ubrać. User disconnected from your channel. Lej na lód. Tak Krystyna przyszła. Ale mamy ryby tu. Ja pierdolę, masakra. Ale ja. Wróciłem. Nie sikałem na lód, bo bym dziurkę wysikał i bym wpadł. Większy byś przerąbał. I rybki by jeszcze wypłynęły na wierzch. Już było niesympatyczne z twojej strony. Ale no co, no to... No co, ja tak się złego powiedziałem.
Paniek. Mów. Nie wiem, czy słyszałeś, i fajnie, żeby było wybór. A ty... Słyszałem, ale ty już nie fantazjuj. Coś by można było, że na początku wybierasz, wiesz, okienko, tak jak na przykład wybierasz ADR, czy zwykły, to tak samo można było, jaka gra. Kurwa, ale wiesz, to nie o to chodzi, bo musiałbyś robić też nową tabelkę ATS czy ETS. No i później on by musiał robić przelicznik, ile ma mila? No, 2,5 kilometra? Kilometr 80 czy coś takiego, no, nie? No, coś w tym stylu. No, to by trzeba było... 80 chyba. To by trzeba było... 0,6 to jest chyba 1 kilometr. No. To by trzeba było zrobić, żeby wiesz, mile i później żeby podzieliło i wypisywał w kilometrach, nie? No. To też by się dało zrobić. Tak samo ładunki, ten funty na tonę. O, sandacz. Powiem ci, że Maćkowi też przypadła ta gra do gustu, nie? Lód? Tak. Ma. No i dobrze. Bardzo dobrze. Nie ma chuja, zbieram teraz na większy świder. Ja. O. Warto. I nie, a nie musi być najdroższy. To jest kwestia, jak szybko wierci tylko, wiesz? Jesus Christo. O, teraz zaś będzie mi się tydzień ładowało. Muszę sobie z tym roadmapem też porządek zrobić. Ja ci powiem, że teraz tak przeglądam ten... bota. I nie wiem, kurde. User joined your channel. Ja zgłasza obecność. A? Nie, szukam tych komendy, żeby włączyć ten. Żeby linki mógł wysłać ten. Kto zafollowował. Ale nie wiem, czy tak się da. Ej, Maniek, jak już jesteś tam na streamie, to weź odbanuj to moje konto. Drugi. No właśnie też szukałem, ale nie mogę tego znaleźć. Dostałeś baniora i tyle. Idę jeszcze miejscówkę zmienię. Tu jest jakiś ten Frozen Fall. A, dobra, to w takim razie się jeszcze tak z 40 minut przyjadę po multiku. Iwekiem? O nie. Ja wam powiem, że ja nie mam jakiś ten... Lubię czasami po prostu coś innego wsiąść. Czy jako tako ja też, ale nie wiem dlaczego Iveco w ogóle mi się nie podoba, to nie trawia. No właśnie, to jest tak, że... Jeżeli coś ma mi się najmniej podobać, jeżeli chodzi, wiesz, bo to jest tak, że... Dla mnie to tak, każda ciężarówka ma swoją magię i ja mogę jeździć wszystkim, nie? No, z Kanią też mogę, mimo tego, że akurat z Kanią to mi najgorzej przechodzi przez gardło. Ale no, wiesz, ale w sumie, jak tak zobaczyłem te najnowsze skanie, to tak myślę, nie no, w sumie ta R-ka, ta stara dobra R-ka nie była taka zła. Czwórka też nie była taka zła. 2008 też nie była taka zła, bo zobaczyłem najnowszą. Ale to, co ostatnio zrobili, to jakby w ścianę wjechała i się zatrzymała. No dokładnie to mówiłem. Płaska jak po prostu, nie wiem. Tak, płaska dosłownie jak morda mojego psa. Jak deska, no. Normalnie, no dosłownie, nie? To jest po prostu jak, wiesz, jak ładnej dziewczynie odebrać cycki, nie? No, dokładnie. No, i tak właśnie wygląda nowa skania teraz, nie? Mi się dafy zawsze podobały, nie? I tak, i do tego no, ma, tak, i tak, zauważyliście w nowej skanii, no, z przodu no. Są reflektory z Volkswagena Transportera. O ja. Zauważyliście weź to? Weź mi nie mów, nie cię proszę. Nie zwróciłem uwagi i w ogóle to już w ogóle mi zepsułeś, dzięki. Ale to faktycznie tak wygląda. W ogóle kocham po prostu. Niestety, a po prostu powiem wam szczerze, no nie wiem kto czym jeździ, ale tak jak uwielbiałem niemieckie auta, tak nie mogę na nie patrzeć. No, zobaczyłeś skanie.
A mało tego, mój dobry kumpel pracuje w Volkswagenie, nie? I przyjechał do jego kumpel, bo mu w Renówce co z nim pracuje, tylko że oni tam myją, przygotowują do sprzedaży samochody, nie? I ten... I ja mówię, tylko ja poznałem tego gościa, mówię, a ty, mówię, gdzie pracujesz? Bo on mówi, no razem z Maćkiem pracujemy, tylko że on na tym, nie? Aha, spoko, mówię, no to powiedzcie mi, jak to jest, mówię, Maciek jeździ Saabem, ty jeździsz Renówką, a pracujecie w Volkswagenie, a oni tak patrzą na siebie i w śmiech, nie? Żaden mechanik i żaden ten, co przygotuje te pojazdy, nie ma Volkswagena w tym. A dlaczego mechanik ten? Dlaczego mechanicy jeszcze jeżdżą? Bo oni doskonale wiedzą co tam jest w środku. Tak, dokładnie. I dlaczego na przykład mechanicy nie jeżdżą nowymi samochodami? Najczęściej wiesz, o co chodzi. No. No bo wiedzą, ile tam jest do ucenia się, ile to wszystko kosztuje. No tak. Ale po prostu mówi, że wszystko plastik, nie? Masak. Goda, bo przecież pamiętacie, jakie stare Audice czy Volkswagen, jakie to bryki były, nie? Dokładnie. Stare Merole czy coś. No, nie do dojeżdżenia, taki W124 czy coś. Teraz wszystko taki... Ty, normalnie, a się w multiplayerze ściemniło się? Pół sekundy, już jest ciemno. Multi coś nie mogę grać, mnie wkurza trochę w multi. No i to tam naprawdę jest. Za bardzo, tak nieraz jak jedziemy, to tak, jeden jedzie 60, drugi jedzie 70 i go dogonić nie może. Jakieś takie są... Nie no, ogólnie... Wkurza mnie to przygotowywanie, żeby mieć ten sam cel. Szkoda, że nie ma takiego edytora, że sobie po prostu wszyscy sobie taki same naczepy robią, taki sam ładunek i na przykład jadą z tego i z tego miasta, z tej spedycji. Parę kliknięć i to by było zarąbiste, nie? No przecież jest ten wirtualny spedytor, można sobie zrobić. Aha, no tak, słyszałem też o tym. No. Właśnie, muszę się nauczyć tego obsługi, bo ja to wszystko robiłem ręcznie zawsze. Ja też chodziłem w singla, ustawiałem, przenosiłem się kamerą ale zero nie, do tego. Nie, w ten sposób. Ja to ustawiałem tak, że ja sobie rozpakowywałem pliki gry. Znaczy aha. Tego Game SE sobie rozpakowywałem i sobie Ctrl F, znajdź to miasto. Skopiuj sobie ten miejsce docelowe, potem sobie tylko szukasz sobie spedycji w danym mieście, z którego startujesz i tyle. To pewnie na tym ten wirtualny spedytor pewnie no, polega. Dokładnie na tym polega. Coś ma już przestały brać, nie? Ale już tutaj nie ma sensu się ruszać. Wyciągnąłem bez sensu. Podniałem. Będzie zaraz. Gdzieś. O, mam coś. Drobinki zaczęły wybrać. User joined your channel. O tak właśnie a propos multiplayera. Ja to do multiplayera nic nie mam. I naprawdę od kiedy ten multiplayer jest, ja jestem w sumie zadowolony. Nie wiem, mimo wszystkich błędów i tak dalej, to fajnie sobie pojeździć. Z no, z żywymi, no. Wiem. No, ja tam nie hajduję, ale... Nawet jak zwala, nawet jak rozpieprzą. Zawsze jest jakieś, wiesz, zawsze jakieś urozmaicenie jest przy jak to na drodze, nie? Ten no, AFK to... robi, ale ja mu SMS-a napisałem, Adrian, poczekaj, może zaszczyt. No dobra, to może przyjdzie, no. Ale ty tak w sumie tu nie będziemy wam ględzić. Nie przeszkadza. Chociaż to przeszkadza. Szybka akcja będzie, bo ja też sobie nie mogę siedzieć tu. Powiem co i jak ma ustawić i spokój. To mam już trzeba wracać, nie? Faktycznie, bo tu trzeba wrócić jeszcze. Kurwa. Bo to nie jest tak. No to świder w górę. Patrzymy cośmy tu nałapali. Ja muszę iść. A w plecy jego. Wolny, ale normalnie jakbyś widział, jaka piękna łyba. A ten Ice Lakes, normalna cena jaka jest? Ten 12 euro chyba, tak?
Albo 15, przynajmniej była mi się wydaje, ale nie wiem jaka jest teraz. Nie wiem. Wiem, że... Czekaj, zadzwonię do niego. Za 15 płaciliśmy, nie wiem. Ale wykupowaliście po normalnej cenie, to nie było promocji, nie? No. Nie mogliśmy czekać, nie wiem. Nie wiem czemu. Tak nas zabrało, czy... Ale nie ma promocji, nie widziałem jeszcze na nią żadnej. 65 zł na G2 kosztuje. Ile? 65. 65 czy 55? 65. A, bo przerwało. 55. A, widzisz, nie kupisz, bo widzę, że jest akurat niedostępne. No to normalna cena w gruncie rzeczy, no bo euro ile? 4 zł stoi? No, to będzie podobnie, no. To 6 dych normalnie przez Steama wychodzi. Czasem się nie opłaca przez te G2 kupować, zauważy. Tanie albo to samo wychodzi. Baniek mi o rąba. Tarara. Ale ładnie, ale urwał. Mariusz powiedział, że 2 minuty, Adrian, jak masz czas, to czekaj, a jak nie, to zlej to i tam następny. Nie, no, poczekam. Ile mam? Kamy. Kurwa, nie mam jeszcze tyle pieniędzy. 6 koła wydał, kuźwa, chłopie. Ja mam dopiero 2,5 koła mam. A ja mam ponad 20. I pokupowane to. Przepraszam, twój tata przyjechał na urlop, czy kurwa? Czy nie? Dobra, to by było na tyle. Dzięki wszystkim, którzy siedzieli na streamie i off.